Ale teraz nawet nie miałem. Bo człowiek pracuje 10 lat na bramkach i wie, że ty może być problem. Ale poczekaj, ale proszę pana, ale chwilę. I masz rację. To byli czasy, że za 50 zł koszulka. Tak się rozgląda, dokarmia gołębie, złapał go i pod kurtkę wsadził. Że mewa porwała Jorka, ty piarce. No. A ty widziałaś umowę? Widziałaś umowę? No. Gdyby nie to, że chcę, żeby gwarancja była, no to bym zrobił tak, że nie mielibyście żadnych szans z moim wydechem. Czym jest komfort? Dla mnie to uczucie wolności. Komfort to możliwość poruszania się bez ograniczeń. To poczucie bezpieczeństwa i spokoju. Komfort to wyrażanie siebie. Kurczę, no jakoś równo też z 10 albo 11 lat temu, miałem z 19 albo 20 lat, coś takiego. Mhm. Szedłem z ekipą, ja już wtedy miałem taki tryb, już zacząłem ćwiczyć, no. Więc też tak nie piłem, nie byłem najebany ani nic. I idziemy tam, pamiętam, że był Jenny, dwie Magdy były ode mnie z podstawówki, podchodzimy tutaj. Tu tędy się wchodzi, no, w ogóle? Tam czy? Kawałek dalej. Tam jest kawałek dalej. Dalej, no. No, podchodzimy do wejścia i tak, Wultan wchodzi. Dwie Magdy wchodzą, jeszcze ktoś był, nie pamiętam kto, przepraszam, oni wchodzą. I ja byłem w tym żółtym tanktopie petardy. Już mieliśmy. Czyli to był 14? 14. Ty, albo to był Power Pit Gym, bo miałem jeszcze ten żółty Power Pita. Pamiętasz? Pamiętam. To był. Albo, no, czyli albo to był 13 rok, albo 14 rok. Okej, okay, no i pan ochroniarz mnie zatrzymał i mówi, że nie wchodzę, nie? Namioty stoją w podokładane. Zapraszam kolejni. Byłem w tym tanktopie, a tak się zastanawiam, bo w sumie impreza na plaży, więc tanktop chyba jest okej, okay, nie? No teraz już trochę się pozmieniało, teraz już normalnie wchodzą ludzie i właśnie w koszulkach takich na ramionczkach. Kiedyś trochę bardziej premium było, więc wieczorne imprezy były w koszulach, już w jakichś normalnych butach, spodniach, także no trochę się pozmieniało przez te lata. Trochę się pozmieniało, ale właśnie zaczęliśmy rozmawiać i on nie dał mi konkretnego powodu, dla którego nie chciał mnie wpuścić, ale zaczęliśmy gadać o siłce, bo ten ochroniarz też trenował. Coś tam zaczęliśmy gadać o siłce i teraz mi się przypomniało, że mnie chyba jednak wpuścił, ale później. Że z nim jakoś rozmawiałem długo, nie? Odsuń się. Czemu nie mogę wejść? Odsuń się. Boisz się, że jak zrobię awanturę, to dostaniesz kopa? Będę musiał cię poprosić, żebyś się odsunął do tyłu. Więc chyba jednak wszedłem potem, no. Zapraszam, kolejny. Pan idzie. Saker, pan idzie. Tak? A, pan idzie. Mniej więcej tak to było. I pamiętam, że nie piłem alkoholu. Że to już był ten moment, gdzie posiłeczek. I nie pamiętasz, czy w ogóle wszedłeś. Ale nie, teraz. Ale na pewno nie piłeś alkoholu, tak? Inaczej, zanim chciałem opowiedzieć wam tą historię, bo chciałem ją opowiedzieć, jak tu jechaliśmy, to jeszcze pamiętałem ją tak, że nie wszedłem. Ale jak zacząłem to mówić, wiesz jak jest, odkopałem te wspomnienia i wszedłem. Wszedłem, tylko rozmawiałem z nim właśnie o siłowni. Nie wiem, czy ten ochroniarz prawdopodobnie już tutaj nie pracuje. No, no, na pewno. Raczej rotacja jest mocna, nie? W tej no, robocie. Jak ciebie nie wpuścił, to na pewno nie pracuje. Ja, ale wiesz, tak się zastanawiałem, czy co jest, za duży jestem, nie? Czy to dlaczego mnie nie wpuścił? A ja wtedy na redu było nawet takie docięcie. Możesz być problematyczny, nie? Tak. Potencjał no, tak, na problem. Tak. A dlaczego bym nie miał nie wpuścić? Nie byłem najbany. Tak to odebrałem, nie? Na przykład. Dlaczego? Żeby mieć spokój święty. No więc dlatego. Czysta no. głowa. Dlatego może, ale nie znasz mnie. Ale nie znasz mnie. Typ, nie? No nie. Iść ale do domu. Przychodzisz w tanktopie, no ale, no jest, właśnie. Ale jest impreza na plaży. Znam, jest impreza na plaży, wieczorem są wakacje, gorąca noc upalna, no ty tak, w tanktopie. No ale ty jesteś w tanktopie, a reszta w koszuli, tak? Tak, no tak, to cię no, nie wpuszczą. Było tak, ale... No brutalne to jest, ale czasami to też jest prawda, że nie wpuszczają jakichś większych osób, które widzą, że mogą być problematyczne, żeby no, ale nie właśnie pracy. Nie byłem większy, byłem taki po prostu... Byłeś większy niż przeciętny człowiek. Wydzierał jabłę, żeby go wszyscy słyszeli, wiadomo jaki jest. A ten już
na wejściu. Broniasz już tam doświadczenie 10 lat. Do tych lat. Dziewczyn coś tam przyjdzie. Ale pierdolisz, ale teraz pierdolisz. Nawet nie, pierdolę, nie bo człowiek pracuje 10 lat na bramkach i wie, że ty może być problem. Ale poczekaj, bo ty założyłeś od razu. Nawet jakby nie było problemu, to i tak on woli cię wyeliminować. Proszę pana, ale chwila. I masz rację, i masz rację całkowitą, ale z jednym moim zdaniem nie masz racji, bo założyłeś, że ja szedłem i od razu się wydzierałem. Wydzierałeś ale się, zobacz, bo szedłeś z towarzystwem. Ale zobacz, co ty w tym momencie zrobiłeś. Czyli bo tak jakby... Szedłeś z Jenem? Poleciałeś jak idziesz z Jenem, to na pewno jesteś najcichszy w tym środowisku. Tak to ma i mówi to do ciebie poleciałeś teraz. Poleciałeś na stereotypie. Ale wiem, jakie twoje towarzystwo, ale założyłeś, się że ja szedłem i się... Wszyscy i wydzieraliście japy. Właśnie pewnie. Właśnie nie... Jenny, kto tam jeszcze? Nie w takiej sytuacji, gdzie wchodzisz do klubu. Zawsze był respekt i bałeś się tego ochroniarza. Nie robiłeś takich głupich rzeczy. Krzyczałeś, to mogłeś to jak siedzisz na kwadracie u Zarula i Żeny strzelił gola w FIFA i tak krzyczał, że potem dostał eksmisję, nie? Ale on cię po tej nocy Zarul z tego mieszkania na przyszłych Szlipicach. To jest inna sytuacja. Słyszał, o to chodzi. Nie a tu słyszał. Nagle wiesz. Uwierz mi, tak, że jest... że niby grzeczny jesteś. Ale chłop... Czajesz, no tak, tak w topie. Nie, zawsze, uwierz mi, że nie. Zawsze pilnowałem się. Jest ten szacunek do ochroniarza i właśnie nie byłem taki hop do przodu. Wiedziałem, że może być ochroniarz, wiesz. Nie chciałem podpaść. Po co? Po co? Głupio nie. Ale potem, jak już by była na przykład... Zaraz za bardzo chciałeś pokazać się z tej strony, że jesteś tym spokojny. Bo on cię wyczuł, bo on taki na pewno nie jest. Fajny, nie wiem, czy aż tak to analizował. Nie wiesz, takiego średniaka. Czy zrobił taką psychoanalizę, nie? Mam nie fajny fun fact na uspokojenie atmosfery. A propos panów typu ochroniarz. Jadę. Centrum, Denis Załęcki, blond kurwa platynowy i z dziewczyną idzie. Poważnie? Teraz go widziałeś? Co gad. Ale kurwa platyna, przysięgam. Normalnie siwy, nie? Ale kurwa, Denis na przykład jakby stał na bramce wtedy, to on by mnie wpuścił. Tak, dlaczego bym miał mnie wpuścić? Wiemy jakby stał. Bo on by ciebie wpuścił. No, więc jedna historia była jak... Wszedłem na tą imprezę, ale potem jeszcze, w 2015 roku, czyli pewnie z 2-3 lata później, były tutaj zawody sylwetkowe. Było w 15? To były, tak, to był 15 rok, dokładnie pamiętam. Nie był 14? Że po Sopocie od razu? Coś kojarzy, że 14? 14? Że jeszcze 14. Byłeś w tej formie sopotowej. To 14. Formie. To była forma sopotowa. 2015. Słuchajcie, i to też jest ciekawe, bo tak, ja jestem po tej formie sopotowej. Pamiętam, że wznowiliśmy treningi po tym Sopocie. Tamtej formy w 14 roku nie było jako takiej, bo chcieliśmy masę wnieść na scenę. Sopot 2014, forma której nie było. Ja to od razu zawsze pamiętam, że tu foty robiliśmy z Trypsonem. Tak, to pamiętam też. W którym miejscu? Tu dokładnie? Gdzieś tu, no. Tu był jakiś taki plakat, albo... coś? Można i na tle wrzucić tego... foteczkę z Trypsonem. No. Tak, a ta jego dziewczyna robiła stamtąd tą formę. Pamiętam. A tam Lil Masti, nie? Tam Lil Masti, zaraz pójdziemy. Tam jest ta, to legendarna foto z Lil Masti. Ale i teraz słuchajcie, o co chodziło z tymi zawodami? Także był ten Sopot w lipcu, skończył się 2014 rok, chcieliśmy wnieść masę na zawody i w tamtym roku dowiedzieliśmy się, że lepiej jest być bardziej dociętym i być mniejszym, bo na scenie liczy się bardziej docięcie, nieważne. Zaczynamy trenować po tym Sopocie. Oczywiście dopierdalamy ciężar od razu po tej redukcji i pamiętam, że wtedy byłem też pierwszy raz u urologa, bo mi na maszynie ten ból taki wjechał z żylaków. Powrózka nasiennego. Siemanko, wspominamy La Playa, więc dołącz do nas. I teraz tak, poszedłem do tego, do urologa, okazało się, że tam żylaki, powrózka nasiennego i tak dalej, żeby trochę odpuścić, ale zimne prysznice, nie kwalifikuje się do operacji i tak dalej. I miałem taki po prostu odpust od siłowni na powiedzmy tam około miesiąca i wjeżdża propozycja. Dzwoni do mnie i teraz nie zgadniecie, kto pojawi się w tej układance, w tej historii. Dzwoni do mnie Super Mario. Pan od fryzurki Fresh. Ale on nie był Mario. Jeszcze wtedy nie. I słuchajcie, i z nim się spotykam i jeszcze z paroma innymi osobami z branży, już dokładnie nie pamiętam, w Złotych Tarasach. Przed wejściem na zewnątrz siedzimy sobie, rozmawiamy. To były też jedne z takich pierwszych, powiedzmy, naszych spotkań biznesowych. No i tam rozmawiamy, że właśnie oni
przedstawili, że mają tą propozycję, propozycję, że będą robić tutaj zawody właśnie w takiej tej męskiej sylwetce. I to nie było jakieś moje marzenie, żeby stać w tych slipach niebieskich i to się tutaj prężyć. Stał, no. Też byłem na takim właśnie tym layoffie, czyli nie mogłem ćwiczyć przez te żylaki, ale chłopaki mówią, no dawaj, forma, coś tam, że jest nawet niezła forma, że dawaj, wystartuj. Pamiętam, ja że mnie mega namawialiście. Kramek namawiał niż my. To ja to pamiętam, że wy mnie namawialiście też, że fajnie będzie dla kanału i tak dalej. A my się, tak mi się nie chce, dawaj, coś tam będzie fajnie dla kanału, ty, no. Ty mocno mnie namawiałeś, mówię, dobra, kupiłem te slipy w jakimś włoskim sklepie w Arkadii od tych gaci. I poszedłem na natryskowe z buta na dzień przed zawodami na Mokotów. To już z kramkiem? Nie. Nie? Nie, sam poszedłem na natryskowe. No, no i pamiętam, wyszliśmy tutaj i to było takie, no co, z jednej strony fajna impreza, ale z drugiej no nie pasowało to do mnie. I wtedy się przekonałem przynajmniej, że ta męska sylwetka to nie jest coś, co ja chcę robić, nie? I poszedłem w tą kulturystykę, takiego klasyka. A teraz miałbyś duże szanse. Już nas zrobiłeś. Jeszcze parę rzeczy i jak broda. Jak z magazynu byś spiłowanie był. Bioder w Chinach. No kurde, już bliżej niż dalej. Najgorsze masz za sobą. No i taka jest ta historia, więc a gdzie była scena wtedy? Właśnie podobno wszystko jest tak jak było, wiesz? Ale to gdzie my staliśmy? Ja nie pamiętam. Tam jakoś szliśmy. Że ludzie byli na piasku, a wy tu. Ty tutaj stałeś. Opalony, piękny. Mamy przebitki z tego. Piękny, wiecie, taki naoliwkowany jeszcze byłeś. Ale tam formy nie było, to była taka forma. Szli, nie? Albo o tu, ale na tym. Ale na plażę forma. No, na tym molo szliście. Formowo. No taka na plażę tak, ale to nie na zawody, nie na zawody jednak. No nie, na plażę spoko, ale nie na zawody. Raczej nikt nie miał tak na zawody. Ale byli, nie by, wiesz, byli chłopaki, to jest też coś, że ja wtedy miałem, nie wiem, 22 lata, jeszcze te nogi takie, a jak szedłeś na backstage, i widzisz, że mają tą żyłę na nodze, nie? No i już mówisz, tak, no. Po chuj ja tu jestem, nie? No od razu, nie? Ale ty wiesz, a ty nogi jak u ten, no jak u bobasa, jak nie? Jak oni na masie, no. No, więc no też to potrzeba w tym sporcie czasu, wiadomo. Ale jeszcze właśnie tak mówimy, jesteśmy w tej Laplai, a nie powiedzieliśmy, dlaczego tutaj jesteśmy. Że jesteśmy tutaj, bo będą dziki w Laplai, będzie drink bezalkoholowy też zresztą, będzie drink. Więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda, wam pokażemy. I jeszcze jedna historia ode mnie, wbijam do firmy 10:55. Dzisiaj? Tak, no i Robur tam wychodzi, gadamy, czy robił trening. On mówi, że robił. Ja mówię, dobra, no to czekam do 12, nie? Będę siedział przy biurku i tak sobie pomyślałem, patrzę, 10:58 dokładnie była. Mówię, idę zrobić górę, nie? Zaczynam robić tą górę, patrzę, za 20, a już praktycznie trening jest skończony góry. Tak sobie myślę, ty, ale to był kryminał. Jakbym nic nie zrobił, jakbym usiadł przy biurku, kryminał. Będąc o 10:50, no gdzie te wyrzeczenia, ty? Gdzie te wyrzeczenia były? No my nie powinniśmy mieć. Ale wiesz, jak ktoś ma sztywne godziny pracy, to już tak łatwo nie jest. Ale to nie o to chodzi, no. Nie. Bo też jak mieliśmy sztywne godziny pracy, to też trening wlatywał. No i to 3 godziny. Ale no to wiesz, no, to jest twoja rzecz, nie? Nie było moją rzeczą, musiała się stać. Wiadomo. Dlaczego? Całe życie nie trenujesz. Musiała się stać naszą rzeczą, żebyśmy mogli zarabiać między innymi też z tego. No tak, ale to ja mówię, że całe życie trenujesz, żebyś nie był chory, życie. Jakbyś nie trenował. Nie o to chodzi, nie? Tak. Pamiętacie, z kim graliśmy tutaj w siatkówkę? Bo ja pamiętam, że z Polish Fitness Freakiem. Matysek był. Kulturystyka dla laika. Freaku. Aniela. Ona też grała. Aniela nie była. Siostra Anieli. Nie. No grali, przecież Pączek grał. A grały, no, faktycznie. Co? A to były... No. Bill Massey. A to ja coś kojarzę, że to były dwie jeszcze osobne tak jakby. A to była ta sama impreza. Tak. No. Ja pamiętam, że sprzedawaliśmy koszulki. My bardzo długo tu siedzieliśmy, do wieczora. Gdzieś tu. No. Tu fota z Freakiem była, można ją wrzucić. Można wrzucić, tak. Przebitki, w sensie wiadomo. Z całą tą ekipą. Ale tutaj coś było? No. Ja nie pamiętam. Ważne rzeczy. A może rzeczywiście coś tu było i teraz jak tak zszedłem, ej, skojarzyłem coś już, w mózgu się mi się połączę, że tu byłem. Tu jest wejście ogólnie. To tu było wejście. Tu jest wejście. Tu jest wejście, no. Cały czas. Tu się spotkaliśmy z Lil Masti pierwszy raz. A, no co?
też wykopał na chwilę. Fajnie, a to tu sprzedawałem? Koszulki za 50 zł. Tu, natural bodybuilder? Czy tam bardziej? Chyba tam. Ale tu były już stoiska ogólnie. Aha. To może nie było miejsca tutaj i tam poszliśmy. No. To byli czasy, że za 50 zł koszulka. A gdzie było to zdjęcie z tą Anielą? Tutaj? Gdzieś tu. Gdzieś tu, nie? Robimy film, że odtwarzamy stare zdjęcia? No tak. Chodź, ja będę Anielą. Ale jak to było? Jak tam... Ja nie pamiętam, jakich to było okolicznościach pytania. My sobie staliśmy pewnie jak takie chłopaki. Wchodziliśmy i ona została i ona dawaj owca fotę i tyle. I chyba tylko to, a my nieśmiale sobie staliśmy i tyle. Dzik on the beach. On the beach czy dzik na plaży? On the beach. Dzik na plaży. Dzik na plaży bez alkoholu. Fajny. Czuć energola, klasyka. No, a jest to truskaweczka. Owocowy. Ale ta truskaweczka pasuje tutaj. No. Kurde. To jest taka, jak to się nazywa nad morzem, granita, takiego. Tylko z owocem, a nie z lodem. Stempelek to zatwierdzamy. Siemanko, dzisiaj jesteśmy na sesji do nowej kolekcji damskiej WKDZiK. Jakoś się nazywa ta kolekcja? Nie, kolekcja damska. Jesteśmy w centrum Warszawy. Za mną możecie kojarzyć z paru miejsc to miejsce. No i co? Plan zdjęciowy jest dzisiaj patelnia. Jest, tak, sprawdzam temperaturę na zegarku. Jest jakieś około 28 stopni już i jest bardzo cieplutko. Ale zamysł jest taki, żeby zrobić dwa rodzaje ujęć. Dynamiczne, takie pokazujące, jak dziewczyny się cieszą, tańczą, wygłupiają. I też takie statyczne, w których pokażę szerokie, statyczne ujęcia, w których pokażemy symetrię i całą tą urbanistyczną część. Plus fajne jest to, że mamy dzisiaj ze sobą fotografa Karola, który specjalizuje się w fotografii analogowej. Mamy pierwszą chyba taką sesję, znaczy nie chyba, pierwszą. Więc dzisiejsze foty będą robione analogiem. Widzę ten uśmiech, jak zawsze mówisz pierwszą część wyrazu analogowy. Że ja mówię analogowo i się cieszę? Jesteś, no. No, to jest pojebane. No i tyle. Yeah! Taka ciekawostka, wynajęliśmy dzisiaj zupełnie inny sprzęt niż zazwyczaj nagrywamy. Tak dla testu, żeby zobaczyć, czy będzie różnica, czy nie. Ale razi, ja pierdzielę. I pytam się tam w wypożyczalni, mówię, to ma wszystko takie same ustawienie jak te nasze? A on, tak, tak, to wszystko ma to samo. Okazało się, że nie chuja i od rana muszę rzeźbić, bo nie umiem tego ustawić w ogóle, ale na tą chwilę już jest git, więc zaczynamy. Nie. Połowa auta z raką po prostu. W pierwszej chwili to myślałam, że Michałowi czymś obrzucili auto, ale zeszło pod wpływem ciśnienia wody. Nie wiem, ile to gołębi jednocześnie musiało, wiecie, się skoncentrować, żeby tak pokryć konsystencją. No. Dajcie znać w komentarzach, czy ją słuchaliście. I co wydalają ptaki? Czujnie oglądacie tą stawkę merytoryczną. Ptaki nie
to jest odpowiedź. Pneumatyczne. Pneumatyczne kości mają ptaki. I to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego krowy nie latają. W Chojnicach są ludzie, którzy jedzą gołębie z rynku. Mój tata nie raz przełapał, jak facet w takim długim płaszczu idzie do gołębia i go pod... Ej! I naprawdę? To w Gdyni dwa razy widziałem typa, że stoi sobie przy na bulwarze przy falochronie, tak się rozgląda, dokarmia gołębie, złapał go i pod kurtkę wsadził. Wsadził go, ale to wiesz, że on go je? Tak, moja babcia mówiła, że kiedyś się jadło gołębia, sama jadła kiedyś gołębia. No a z czego innego się robi gołębki? Gołębia w kapustę, żeby się nie ruszał do gara. A jeszcze taką ciekawostkę wam powiem, bo teraz mewy w ogóle przyleciały do Chojnic, no nie? Gdzie to jest 120 km od Pomorza. I normalnie, podobno codziennie jest taka bójka mew z gołębiami na rynku. Ostatnio była akcja, słuchajcie, że mewa porwała Yorka typiarce z rynku, z balkonu. No. U nas koty atakują. Tak, że... koty też podobno. No. Mewy, czaisz? Ptak. Boimy się koty wypuszczać na balkon, bo mewy atakują mnie. To jest ogromny ptak ogólnie. Ja mam kota, która atakuje psa naszego. Nasz mały kot atakuje naszego owczarka niemieckiego. Bo koty to mają taki, wiesz... I on tak. Taki... Poleć na serce. No. No. Braveheart. Dobra, robimy jeszcze coś. Pa! Ogoliłeś. Nie mówiłem wam. Chodziło za mną od 2 miesięcy. Możecie mnie nie poznawać, ale to ja, Sandomierski. Nie mam brody. Od 4 lat nie ścinałem. Myślę, że na lato warto, bo mam suchą skórę przez brodę, mam za gęstą. Kaja, jak wyglądam? Jak Piotr Strałowski. Jak twój tata. Taki miks trochę. Ale mój tata ma brodę. Ale teraz... Po prostu wyglądasz dojrzalej. Z wąsem? Tak. I teraz pytanie tak. Zrobić sobie taki jak ma tuszol? Ale już jeden taki w internecie jest, wąs zawijany. Tak, taki. Albo taki szerszy i dłuższy w dół. Jak taki, wiesz... Takiego nie ma jeszcze w internecie. No, takiego wąsa. Ja jestem za opcją numer 2. No, tak, albo jeszcze mogę zapuścić boki, ale w dół, jak Hulk Hogan. Takiego też nie ma w internecie. Boko brody. PKS-y. Tak. No, jestem ciekaw, czy w komentarzach znajdzie się ktoś, kto zrobi mi stylizację. No, mordzie. Wylogu się do życia. Wydaje sobie właśnie... Wylogu się do życia. Wydaje sobie właśnie Instastory z miejsca, w którym PZ nagrywał teledysk do tej piosenki. To jeszcze jedna osoba nagrywała teledysk. Kto? El Mayo. El Mayo? Mhm. A no... Loco molo yo. A ty widziałaś umowę? Loco molo yo. Widziałaś umowę? No. Kurde. Masz potę? Daj. Możesz na głos, dawaj na głos. A, na głos. Nie, Kaja niech przeczyta na głos. Okej. Ja nie wiem, od czy... samej góry. Od samej góry, znaczy, czytaj. Nie, nie podpiszę tymi słowami czegoś? Dawaj. Nie. Tak, podpiszesz walkę moją na Fame. Na głos. Protokół zdawczo-odbiorczy. Przedmiotu najmu na okoliczność wydarzenia, realizacja zdjęć do teledysku Young Leosia. Wiesz, dzisiaj to robimy, tak? Tak. Aha. Piszę sobie to do CV, wiesz? Strona przekazująca. Nie, to już ogólnie tyle. Okej. Okay. Kto jest twoim Young Leosią? Możesz być ty. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Nie, to może... Wreszcie pierwsza. Bo jeszcze nic nie nagraliśmy. Wreszcie pierwsza. Jungle Girl. Czaro chciał, żebym coś mądrego powiedział na tle, jak zrobiliście zdjęcia. I jak na razie mówiłem same głupie rzeczy i przestałyście robić zdjęcia, więc... Sorry, Czaro. Dzień dobry.
problem jest taki, że zaczęło padać, no i nie utrudnia nam to nagrywania, ale jak widzicie, zmieniła się trochę sceneria, bo nie ma słońca i ziemia jest trochę ciemniejsza i na fotach to przeszkadza, głównie też dlatego, że widać na ubraniach kropeczki. No a mi, no zobaczcie, różni się to od tego, jak było tu słońce i sucho, no nie? Więc dlatego zacząłem nagrywać tą dynamiczną sekwencję ujęć i nie wygląda to źle, bo nie widać tego deszczu, no nie? Więc no, idę łapać teraz jakąś dziewczynę jeszcze. Dobra, co mam robić, Błażej? Potrzebuję, żebyś tak... mam w tamtej stylówie, jak tańczysz z Kają, Agata robiła walkę z cieniem, Patrycja biegała i potrzebuję jakiejś dynamicznej rzeczy, nie aż tak, ale na przykład... Kurczę, no właśnie nie wiem co. Mam no, bieganie się... zajęte. Żeby tego nic Patrycję. Chodź tu! A jakieś wyskoki jakieś są. O, a, że w tych butach tak a. głupio. A Kaja co robiła? Tańczyłam z tobą. Ja solo też nie mam. Masz. Nie. Robiłaś tak. Tańczyłam. To ja też mogę potańczyć. Tak? No dobrze, bo po prostu chodziło, żebyś się dobrze w tym czuła, no nie? Coco Chanel. Może takie ujęcie, jak ty mamy pięknie włosy robione. Jestem obok i chuj, ty tak robisz. O Boże. Nie chcę. Chcę ciebie mieć mam z pasażera. Dziękuję bardzo. Trzymaj Kaja. Coco Chanel, na dobry dzień. Biorę cię z tobą, ty nie pozwolisz mi na sen. Coco Chanel, na dobry dzień. Biorę cię z tobą, ty nie pozwolisz mi na sen. Kaja! Bokser, czy masz sypem? Ludo! Co? Ludo! Ja Pluto zrozumiałam! Bokser trzyma Sven Ulfik! Dobra, już mamy koniec sesji. Ja mam do was pytanko. Jak wam się podobało? Ja jestem zachwycona. Tak? Ja też. Gites. No mi się podoba strasznie ta miejscowa i za każdym razem jak wychodzę z parkingu tutaj, to mi się mega podoba ta miejscowa. Miejscówka ogarnął Bartek, którego tutaj właśnie. Wkleisz Bartka tutaj. Nie wypadaj z roli. Twarz z nas tak, po prostu. No. Nie wypadaj z roli. Niepotrzebni. Nie wypadaj z roli. Także skończyliśmy już sesję. Mam nadzieję, że było git. No i tyle. Dziękujemy bardzo, o, konkurs. Się dzisiaj. O, konkurs od razu. Kaja, co jest do wygrania? Zgrzewka picza. Sherry lady. O, no to się teraz to co w końcu? To może to i to? O! Koryna wybierze dwa komentarze. Dobre, dobre. Dobra, jest u nas Trąba, graliśmy w CS-a. Trąba zaproponował, żeby porównać wydechy. Super będzie... było CS-a. Super. No, super. Ekstra, jeszcze wpadnę jeszcze na CS-a. Super było. Silverek na horyzoncie. Zajemnie się poszło. No jest obniżony, co nie? Obniżony, wypchane koła. Fajny. I są dokładki karbonowe, jest dyfuzor karbonowy, jest wydech zrobiony. Fajny. I ogólnie jest fajnie, jest V8 4.0. V8, dawaj, odpalaj to V8. To zazdroszczę ci trochę. Jakbym, gdyby nie to, że chcę, żeby gwarancja była, no to bym zrobił tak, że nie mielibyście żadnych szans z moim wydechem. No. Bo to jest V8 4.0 i naprawdę to może brzmieć. To może brzmieć tak, że stary cały czas masz wrażenie, że idzie burza, ale niebo jest czyste, nie? Poczekaj, a my też mamy gwarancję. No, ja też mam gwarancję. No, jak coś. No. Dobra. My też mamy. No to możemy po prostu zrezygnować z gwarancji? Nie rezygnujmy. Nie rezygnujemy z gwarancji. No właśnie, ja nie gwarancyjnie mocno. Fajne kolorki żółte, te nawiązanie do Pikachu. Ogólnie tak, mi się zawsze czarny z żółtym podoba, wiesz? Zawsze. To jest oklejona? Tak. Szklany, brudne. Jest bardzo.
Mam, no. Głównie to auto było białe, nie? Kiedyś sobie wrócę do tego białego, ale chwilę sobie pojeżdżę czarny. No i teraz, jako że mogę to zrobić bez problemu, no bo już tak nie nagrywam na film, wiesz, na YouTube'a wszystko, wszystkiego czego robię. Felgi będą nowe, robią się już felgi i prawdopodobnie będziemy przymierzać się do skrzydła. Do tego auta za bardzo nie pasuje skrzydło, ale robimy, staramy się zrobić takie, żeby pasowało. Bo tutaj nie pasuje normalne skrzydło, tutaj skrzydło musi być takie, wiesz, ono musi być takie iść z tym samochodem, nie? A to jest rozmiarowo, w BMC to jaki to jest rozmiar? To jest trójka, tak rozmiarowo? Bemka trójka? Wydaje mi się, że to może być trójka coupe, no coś takiego, no. Ale możliwe, że to jest takie między trójką a czwórką. No fajnie, coś świeżego powiedziałbym, ale że... Ale jak plecy twoje? Znaczy plecy to jest pewnie podpompowane. Da się, no. Teraz, masz tutaj gdzieś odpompowanie? Tu są, ale nie wiem, nie wiem czy w sumie nie są odpompowane na maksa. Może są, ale no trochę są, to są jednak kubły głębsze trochę niż u nas, nie? Ale w tych kubłach alternatywnych, co się dopłaca do M4, to jak wsiadaliśmy ostatnio, to nie ma opcji. A w ogóle, pierwsze co, ty tak jeździsz? No. I nie masz 2 metry? I tak jeździsz? No. Ty, zaraz musicie sobie wsiąść, zobaczcie, bo robór jest zbliżony. Nie, ja nie będę. Ty, strasznie bym się niepewnie czuł, tak siedząc. Jak odpalisz furę, to się prostu nie fotę do przodu. Okej, okay. No dobra, to zobaczę na... Ty, bo myślałem, że tak, to aż niewiarygodne, że na takim... Człowieku! To Mercedes, on myśli za ciebie. To się zmienia, foty się przesuwa, pas ci podaje. No. Słuchajcie, to jest ostatni CQP. Już nie będzie nigdy CQP. No chyba, że nie wiem, chyba, że stwierdzą za 3 lata czy 4, że jednak robią. Ale ty, oparzyłem się aż. No, bo się nagrzało. Ty, ale czarny jak się nagrzewa, ty. No. Ja pierdolę. Ty będę miał? No ja też tutaj dotyłem przed chwilą, mi się prawie oparzyłem. No. Drzwi. Ty, ale jak się nagrzewa? Bardzo mocno. Tam jest drzwi. I teraz widzisz, teraz mam tutaj. No. Podsunąłem się, teraz patrz, wyłączę, popatrz. No widzisz, przesuwam się. To mi się przesuwa okay, i ja się przesuwam. To fajnie, u nas tego nie ma. Ale ogólnie środek, powiem ci, że fajnie bardzo, że... Coś innego, że ta BMW-ka, a tutaj jest coś innego i tak na plus. Bardzo fajnie ten środek jest. No nie, no to był fajna mój... kierownica. To był mój dream car, nie? Jak po krakowskich ulicach widziałem, wiesz, w 2017 roku... Nie, oznakowanie w okolicy. Jak w 2017 roku, wiesz, nie byłem jeszcze w ogóle popularny, nic nie robiłem w internecie i widziałem, bo ta buda jest stara, to jest stara buda, nie? Te C6 trójki, one jeździły już dawno temu i no jak ja je widziałem na ulicach, to mówiłem, kurwa, ale fura, nie? No. No i w końcu stwierdziłem, że nie, dobra, to jest mój dream car z za mało lata, taki Mercedes C6-3, no i mówię, dobra, biorę najwyższej wersji jaka jest, bo się wyższej się chyba nie dało. A który to jest rok? W sierpniu będą teraz 2 lata, no 21. 16 km zrobione. Malutko. Mało. Wydech pokażesz nam teraz? No, możesz pokazać, bo już słychać, że pas większy jest. Ty masz klapy osobno, czy na sterowniku? Niż V6. Ja tutaj się zmieniam, w Mercedesie. Okay. Jak daję na Sport Plus, to się odpala wydech wtedy, nie? Ale fajnie, no. Ale to jest filtr, bo byłoby głośniej w chuj, tak jak mówisz, ale jest ta barwa zajebista. Jak są C6 trójki jeszcze bez filtra, tak jest 2-3 lata wcześniej niż moja, to one oryginalnie wyjeżdżają z salonu i brzmią kurwa 10 razy lepiej niż to. Oryginalne z salonu. To samo co M2 owcy było też. No kurwa, nie? Ale to buczy, co? Ale dopiero jest na drodze, nie? Naprawdę. Jak wyjadę tu, jedynka, dam w pizdę, zmienię sobie jakoś fajnie bieg, zredukuję. Mówię, czasem jak się rozgrzeje, to po prostu jadę i pół godziny on cały czas bulgocze, nie? Cały chcesz czas. Robór porównać? Poczuć, ten zrobimy i potem tak twój. Nie, bo wiem, że nie jest rozgrzany, ale... A w BMC basik jakiś. Przytrzymaj, trochę przytrzymaj dłużej sobie, nie? Ty, fajnie, no zupełnie co innego tam jak u nas... Ten Mustang, co? Kurwa, fajnie, no. Nawet po lekkim muskaniu czuć, że to jest po prostu mocniejszy silnik, nie? Tak, no nie, tutaj naprawdę... Jest większy. Litry no. Tutaj jakbyś, kurwa, ściągnął to... Smog. Jakbyś tu ściągnął ten filtr, który by po prostu mi to wszystko odsłonił, inny temat. To po prostu, to jest auto, po Krakowie jeździ taka sama, no po prostu z full tym, wydechem, też czarna. No to kurwa, jak jedzie z daleka, to słyszysz już, nie?
słyszysz takie bulgotanie, taka, no taki jakby, niepokój, nie? Jakby, jak, taki niepokój. No. Jakbyś oglądał jakiś film i jakby wpierdalał się jakiś, wiesz, jakiś demon do walki jakiś, nie? Z daleka leci, słyszysz już go. To jest zawsze ten dźwięk, który mnie ogłusza. Bo to jest nie to takie niskie brrrr, to taki bardziej tylko to jest takie ton. To jest takie jakby ktoś krzyczał ci do ucha. No. A jest trochę zjebane, nie? Nie, to no, dupy są te wasze kurwa wydechy, nie? Dobra, zajebiście. Dzięki bardzo za batony. Dzięki, nie ma sakera. Dzięki za meczek. Kurwa, zajebiście. Nigdy nie ma sakera. Dzięki. Nigdy nie ma sakera. O, widzisz, teraz się włączyło. No, znowu zaraz za to. Mercedes wali w chuja. No. Robur dał taki scenariusz, że wyjeżdża, trąba i w całym pierdoleniu o bezpieczeństwie, wiesz, na tył napęd, zabezpieczenia. Jest jeszcze jeden minus. Mam hamulce te, jak one się nazywają? Wiemy jakie, nie musisz mówić. No, one strasznie piszczą. Ceramiczne. Tak, ceramiczne. I to mi tak wkurwia, bo mam jadę tak. I mam wrażenie, że mam zepsuty samochód. Powiedzieli nam, że taka uroda. Rowerzysta. Dobra, trzymajcie się. Fajne, tylko trzeba te filtry wyciąć, filtry. Za cichy jest. No. I tak szok, że jest tak dobrze na tych filtrach, tak co? Jest super, no. Jest jak na filtr, to w ogóle jak on zdejmie te filtry. To przepaść. Przepaść.